I pieniądze unijne uważa pani, że są warunkiem sine qua non utrzymania jakiej takiej kondycji finansów i gospodarki? Same pieniądze unijne na pewno pomagają w walucie, wspierają możliwość podtrzymania koniunktury i tak dalej, w dużo większym stopniu niż na przykład polityka pieniężna. Więc oczywiście są bardzo ważne, ale już abstrahując od tego, czy one są ważne jako one, no to ja trochę nie rozumiem teraz zdziwienia, ale z perspektywy rynków oni widzą, jest taki kraj i tu leży bardzo dużo pieniędzy na stole i żeby te pieniądze móc po nie sięgnąć, to trzeba zrobić to, co robią wszystkie przyzwoite kraje. I ten kraj mówi nie. To co myśli sobie rynek finansowy o takim człowieku? No wariat, nie? I my na razie nie umiemy zakomunikować nikomu, dlaczego dla nas nasze wariactwo jest takie strasznie ważne, żeby rynek nas docenił za to. Więc mamy dwie opcje. Albo im jakoś lepiej wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy takimi wariatami, jest taka opcja zawsze na stole, albo przestać grać wariata.